Ponad 750 uczniów weźmie udział w dniach logistyki, które właśnie rozpoczynają się na naszej uczelni na Politechnice Opolskiej. 3 dni bardzo intensywne. Czy są przygotowane warsztaty dla naszych gości? Wierzę, że to będzie bardzo dobre spotkanie nie tylko z samą logistyką jako nauką, ale praktyką, a z drugiej strony będzie to też okazja dla tych uczniów, aby wzajemnie się poznali i przede wszystkim poznali Politechnikę Opolską i ofertę Politechniki Opolskiej. Na uczniów czekają warsztaty logistyczne, w tym magazynowe Lego, czyli projektowanie, programowanie wózka widłowego, zajęcia w laboratorium Luka Logistics Solutions, formowanie ładunków na paletach. Możemy zobaczyć punkt widzenia innych ludzi i inny sposób tłumaczenia różnych rzeczy i to też poszerza naszą wiedzę. Fajnie też przyjechać tutaj na uczelnię, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wyglądają takie zajęcia w szkole wyższej i żeby w ogóle wiedzieć, no, jak to wygląda, co nie, bo na przykład jakbym chciał studiować, to mogę lekko zakąsnąć tego, jak to wygląda w przyszłości. Słyszeliśmy, że na Politechnice jest przyjemnie i bardzo fajnie i właśnie przyjechaliśmy sprawdzić, czy tak faktycznie jest.